Szanowni Państwo, wróciłem z delegacji z dzikich polkowickich łąk. Nie było tam czasu, żeby zająć się czymkolwiek poza pracą i snem, no i poszukiwaniem schronienia przed burzą. Na końcu tego filmu będzie odnośnik do krótkiego reportażu z tych łąk, ale ostrzegam, że jest to temat o rolnictwie, punktu widzenia amatora, więc nie dla wszystkich. Dziś jest film teoretyczny z tego powodu, że nie było czasu na przygotowanie czegokolwiek innego. I ten film jest w oparciu o artykuł świetnego inżyniera Normana Kowharsta. Omówimy sobie różne stopnie mocy w kontekście projektowania lampowego wzmacniacza mocy. Chętnie pokazałbym Wam różnicę między nimi w prostym laboratorium, no ale nie stać mnie na zakup tyle odmiennych transformatorów głośnikowych. Proszę się nie spodziewać, że będę montował każdy układ, który pokazuję w swoich filmach. No ale drodzy Państwo, możecie popróbować swoich sił i oznaczyć mnie hashtagiem, gdy opublikujecie film z Waszej przygody z lampami. Wtedy chętnie to obejrzę. Projektowanie własnego wzmacniacza specjalne obwody wyjściowe. Tą częścią konstrukcji wzmacniacza, która zawsze stanowiła największy problem, jest obwód wyjściowy: jak uzyskać wystarczającą moc przy niskich zniekształceniach i zadawalającej wartości rezystancji źródła, czyli współczynnika tłumienia. Aby bardziej szczegółowo zilustrować ten problem, jako podstawę do porównania wypróbujemy różne metody łączenia lampy 5881. Pierwsze z nich to połączenie triodowe. Rozważmy najpierw proste połączenie triodowe pokazane na tej z napięciem anodowym 400 V, stałym napięciem siatki 45 V i obciążeniem między anodami 4000 Omów. Jest to stan znany jako klasa AB1 lub niskie obciążenie. Powodem drugiej nazwy jest to, że rezystancja obciążenia jest znacznie niższa niż oryginalna wartość przeznaczona do pracy w klasie A. Zaletą pracy w klasie AB1 jest to, że można uzyskać większą maksymalną wydajność. Na tym rysunku przedstawiono linię obciążenia przyłożoną do krzywych charakterystycznych pojedynczej lampy. Ciągła linia prosta reprezentuje rezystancję 1000 omów, czyli tak, jak wygląda obciążenie 4000 omów między anodami dla jednej lampy. Przerywana linia zakrzywiona reprezentuje linię obciążenia dla tej lampy, przy czym druga lampa jest komplementarna, tak, aby linia prosta mogła być złożona. Z linii złożonej możemy uzyskać wahania napięcia anody dla dodatnich odchyleń siatki od punktu spoczynkowego 45 V, odpowiednio 48 V. 104 V i 162 V dla zmian napięcia siatki 15, 30 i 45 V. Szczytowe kołysanie anody 162 V na rezystancji obciążenia wynoszącej 1000 omów oznacza średnią moc wynoszącą według tego wzoru 13,1 W. W instrukcji do lamp podano wartość 13,3 W dla tych samych warunków pracy, co jest wystarczające dla tej samej odpowiedzi. Analiza matematyczna tego wzmocnienia, oparta na uzyskanych trzech punktach, daje wartości zniekształceń jako 3,3% ,3 trzeciej i 1,25% piątej harmonicznej. Metoda wyprowadzenia tych liczb obejmuje trygonometrię i jest zbyt skomplikowana, żeby szczegółowo omówić to w tym filmie. Przyjmując kombinację tych dwóch składowych RMS, całkowite zniekształcenia harmoniczne wynoszą to, co widzicie na tej tablicy. Instrukcja lampy podaje 4,4% dla 13,3 W. W dalszej części tego filmu pokażemy prostą graficzną metodę szacowania ilości zniekształceń. Rezystancję źródła możemy obliczyć na podstawie nachylenia krzywej -45 V, gdzie przecina ona przerywaną linię obciążenia. Jeśli narysujemy styczną przez ten punkt krzywej, przejdzie ona przez 340V przy 0mA i 620V przy 100mA. Reprezentuje to opór równy 2,8 kg. Ponieważ nachylenie krzywej złożonej będzie w tym punkcie dwukrotnie bardziej strome. Wyniesie 1,4 kg w punkcie środkowym linii obciążenia. Odnosi się to do połowy uzwojenia wyjściowego, a w odniesieniu do połączenia anoda do anody 4000 ohmów byłoby to 4 razy większe, czyli 5,6 kilo. Tak więc rezystancja źródła w tym przypadku jest około 1,4 razy większa niż opór obciążenia. Aby uzyskać stopień wyjściowy, który jest akceptowalny przez współczesne standardy, musimy zredukować ilość zniekształceń podaną jako 4,4% oraz rezystancję źródła. Ten stopień mocy wymaga wahań napięcia międzyszczytowego na każdej siatce 90 V. W tym celu poprzedni stopień powinien być typu przeciwsobnego, wykorzystujący podwójną triodę o niskiej transkonduktancji. Dlatego sterownik siatek z tego poprzedniego stopnia bez sprzężenia zwrotnego musi mieć amplitudę międzyszczytową między 5 a 10 V, aby uzyskać odpowiednie sprzężenie zwrotne na tych dwóch stopniach, co jest uważane za idealne rozwiązanie z punktu widzenia stabilności, będziemy musieli wyprowadzić około 10 do 50 V międzyszczytowych w obwodzie katodowym tej lampy sterującej. W zależności od wielkości sprzężenia zwrotnego uznanego za pożądane. Rezystor katotowy tego stopnia, na którym musi być wytworzone napięcie sprzężenia zwrotnego, jest prawdopodobnie rzędu 2 kg. Jeśli weźmiemy sprzężenie zwrotne z obwodu anodowego lamp wyjściowych. Rezystory potrzebne do wytworzenia tak dużego napięcia na katodzie stopnia sterującego będą musiały być fizycznie na tyle duże, aby rozproszyć 1 lub 2 waty. Co ważniejsze, lampy wyjściowe nie będą już miały 13 watów dostępnych do zewnętrznego obwodu, ponieważ 1 lub 2 z nich są wydatkowane na sprzężenie zwrotne. Jeśli weźmiemy pod uwagę sprzężenie zwrotne z uzwojenia wtórnego transformatora, Używając 16-omowego uzwojenia, które zwykle ma największą dostępną impedancję, napięcie międzyszczytowe dostarczane z 13 W na 16 Omach wynosi nieco ponad 40 V. Może to wystarczyć do tego celu, ale oczywiste jest, że nie można zastosować żadnego rezystora szeregowego, więc 16-omowe uzwojenie musi być bezpośrednio połączone z katodą stopnia sterującego. To również może wiązać się z niepożądanymi komplikacjami. Wydaje się, że problem pojawia się w przypadku triot, ponieważ impedancja obwodu anodowego jest zbyt wysoka, a impedancja obwodu wtórnego transformatora jest zbyt niska. Kompromis, który został przyjęty przez niektórych producentów, wykorzystuje specjalne uzwojenie sprężenia zwrotnego o pośredniej liczbie zwojów. Eliminuje to konieczność stosowania kondensatora blokującego o dużej wartości. I zmniejsza rozpraszanie mocy związane ze sprzężeniem zwrotnym z obwodu anodowego, ale pozwala na zastosowanie pewnej rezystancji izolującej. Powyższe porównanie ilustruje rysunek, który oglądacie. Oczywistym problemem jest konieczność zamówienia specjalnego transformatora. W konsekwencji metoda ta jest łatwo dostępna tylko dla producentów posiadających urządzenia do produkcji transformatorów o niestandardowych specyfikacjach. Z tego powodu nie kontynuujemy dyskusji na temat tego rozwiązania. Zanim jednak z tego wyjdziemy, dodajmy, że metoda ta ma zastosowanie w równym stopniu do pentod lub innych metod łączenia jako stopni wyjściowych. Jak można było się spodziewać, ponieważ pentoda ma większe wzmocnienie niż trioda, poprzedni stopień musi dawać znacznie mniejsze zmiany napięcia sygnału, aby uzyskać maksymalną moc, a to z kolei oznacza, że mniejsze napięcie odebrane z wyjścia da odpowiednią wartość sprzężenia zwrotnego. Tym, co niweluje ten fakt, jest wysoka rezystancja anodowa pentody, co oznacza, że w celu uzyskania zadowalającego współczynnika tłumienia, konieczne jest zastosowanie znacznie większej ilości sprzężenia zwrotnego. Turnik katodowy w stopniu wyjściowym. Następny obwód, który teraz rozważymy, to wtórnik katodowy, ponieważ ma on kilka wariantów, które możemy omówić w dalszej części filmu. Na rysunku czwartym przedstawiono obwody wtórnika dla stopnia mocy drzwiodowego. Ponieważ kołysanie napięcia anody jest tworzone na obciążeniu podłączonym do obwodu katodowego, siatka musi być sterowana napięciem utworzonym z wcześniejszych zmian napięcia anody dodanego do normalnego odchylenia siatki otrzymanego z linii obciążenia. Jest to całkowite wahanie w każdym kierunku 162 plus 45, czyli 207 V. Napięcie międzyszczytowe 414 V dla każdej lampy. Założyliśmy, że stopień sterujący wykorzystujący 400 V zasilacz anodowy będzie oczywiście potrzebował transformatora, aby wytworzyć tak duże napięcie. Stopień wymaga teraz wahania napięcia siatki 207 V, aby wytworzyć wahanie między siatką a katodą 45 V, co odpowiada współczynnikowi sprzężenia zwrotnego 4,6. W ten sposób oryginalna wartość zniekształceń 4,4 zostanie zmniejszona do mniej niż 1%. A co z oporem źródła? Rozważmy punkt pracy dla konkretnego wahania 15V. Jest to punkt minus 30V na zespolonej linii obciążenia. Daje to 354V na anodzie przy 48mA. Ujemne odchylenie siatki o wartości 15V od tego punktu prowadzi nas do punktu pracy. W którym wynikowy prąd anodowy wynosi zero. Zakładając, że rzeczywiste napięcie na siatce jest utrzymywane na tym samym poziomie, czy ta zmiana stanu jest spowodowana zmianą napięcia katody, napięcie między anodą a katodą obniży się teraz o 15 V z 354 V do 339 V. Odnosząc się do impenacji obciążenia 1000 Ohmów, prezentowanej przez połowę uzwojenia wyjściowego. Rezystancja źródła daje zmianę 15V na 48mA, co odpowiada 312Omom. To jest 1250Omów od katody do katody. Rezystancja źródła jest nieco mniejsza niż 1 trzecia obciążenia. Rozważymy teraz połączenie pentodowe. Na rysunku 5 pokazuje się połączenie pentodowe tej samej lampy. Złożony stan obciążenia dla jednej lampy pokazano na rysunku 6. Przy założeniu, że napięcie siatki kranującej wynosi 250V przy napięciu anody 360V. Najbliższe wartości podane w katalogu lampy to napięcie anodowe 360 i napięcie siatki kranującej 270V przy takim samym napięciu punktu spoczynkowego siatki sterującej wynoszącym minus 22,5V. Charakterystyki lamp dla napięcia siatki kranującej 270 nie są dostępne. Dlatego obliczamy wyniki z krzywych lamp dla napięcia siatki ekranującej 250 V stosując obciążenie od anody do anody 6,6 kg podane w katalogu lampy. Nachylenie linii obciążenia jest narysowane przy 1,65 kg. Dotowe wahanie napięcia anody wynosi 280 V, co reprezentuje średnią moc wyjściową 23,7 W w porównaniu do 26,5 W podanych w katalogu. Wydaje się to być zgodne z różnicą napięcia siatki ekranującej z 250 do 270 V. Obliczenie matematyczne z punktów na podanej linii obciążenia dają wartości zniekształceń harmonicznych 2,5% trzeciej, i 1,5% siódmej, w sumie 2,9%. Instrukcja lampy podaje 2% przy napięciu siatki kranującej 270 V. Przytaczanie rezystancji źródła dla tej formy wyjścia jest nieco bez znaczenia, ponieważ nachylenie charakterystyki lampy zmienia się na całej długości linii obciążenia. Możemy zastosować połączenie katodowe do obwodu pentodowego w układzie pokazanym na rysunku siódmym. Jednak w takim przypadku sprzężenie zwrotne ma tendencję do utrzymywania bardziej stałej rezystancji źródła. Rozważmy zmianę o 2,5V w pobliżu punktu pracy. Z charakterystyki można zauważyć, że daje to zmianę prądu o 22 mA dla zmiany napięcia o 2,5V, co odpowiada impedancji około 114Ohm lub 450Ohm od katody do katody. W tym przypadku kołysanie napięcia wejściowego wymaga 280V. Kołysania katody plus 22,5 V, kołysania między siatką a katodą, co daje łącznie 305 lub 610 wartości międzyszczytowych dla każdej lampy. Jest to jeszcze większe wymaganie niż w przypadku pracy triodowej, ale ponieważ używamy wartości szczytowych 305 V, aby uzyskać efektywne wahanie 22,5 V, współczynnik sprzężenia zwrotnego wynosi 13,5. Oznacza to, że zniekształcenia z 2,9% zostaną zmniejszone do około 0,22%. Aby pentoda działała jako wtórnik katodowy, napięcie siatki ekranującej musi zmieniać się dokładnie z napięciem katody aby utrzymać stały potencjał między katodą a ekranem. W stopniu wzmacniania napięciowego można to prawdopodobnie osiągnąć przez odsprzęganie ekranu od katody, a nie uziemienia, ale w stopniu mocy jedynym możliwym sposobem osiągnięcia tego celu jest zastosowanie transformatora z dodatkowym uzwojeniem, jak pokazano na rysunku 7. No jak myślę, jest to transformator z uzwojeniem bifilarnym. Uzwojenia katody i siatki ekranującej powinny być ciasno sprzężone. Aby uniknąć jakiejkolwiek różnicy napięcia między katodą a ekranem, dowolnym punkcie widma częstotliwości. Różnica napięcia w tym momencie spowodowałaby poważne zniekształcenia z powodu skrajnej nieliniowości prądu siatki ekranującej względem jej napięcia. Zgodnie z najlepszą wiedzą, którą posiadał pan Crowharst stopień mocy zbudowany na pentodowym wtórniku katodowym nie jest używany, ale Możemy później rozważyć obwód, który jest używany i który może być uważany za wyprowadzony z niego. Obwód ultraliniowy. Trzeci warunek pracy lamp wyjściowych staje się popularny nie bez powodu. W dyskusji na temat działania triody i pentody wynika, że żadna z nich nie jest idealna. Jest oczywiste, że metoda działania leżąca gdzieś między tymi dwoma skrajnościami może być optymalna. To jest dokładnie to, co osiąga ultraliniowa metoda pracy z odczepioną siatką ekranującą. Układ pokazano na rysunku 8. Charakterystyki statyczne lampy dla tego połączenia, opublikowane przez TANSOL, zilustrowano na rysunku 9. Działanie ultra Linea jest dość łatwe do zrozumienia przez porównanie z działaniem triodowym i pentodowym. W obwodzie pentodowym napięcie siatki ekranującej jest utrzymywane na stałym poziomie, podczas gdy napięcia anody może się wahać odpowiednio do napięcia siatki sterującej. W pentodzie, połączonej w triodę, siatka ekranująca jest przymocowana do anody, stąd jej napięcie waha się dokładnie o tę samą wartość co napięcie anody. Praca ultraliniowa dzieli różnice i w przypadku charakterystyk takich jak pokazano na rysunku 9 napięcie siatki ekranującej waha się o 43% wartości napięcia anody. W praktyce osiąga się to przez zastosowanie odczepów w 43% uzwojenia anodowego do podłączenia siatek ekranujących. Wartość optymalnego odczepienia dla różnych typów lamp będzie się nieco różnić, ale 43% stwierdzono dla wielu różnych typów lamp. Owód ultraliniowy wykorzystuje automatyczne ustalenie punktu spoczynkowego, więc punkt pracy zmieni się nieco od zera przy pełnej mocy wyjściowej. Nachylona linia przerywana na rysunku 9. Pokazuje warunek dla sygnału o wartości 0. Nachylenie tej linii reprezentuje rezystancję 800 ohmów. Wartość rezystora polaryzacji wynosi w rzeczywistości 400 ohmów, ponieważ przepływa przez niego prąd z obu lamp. Można ją uznać za reprezentującą 800 ohmów na lampę. Stwierdzono zatem, że spoczynkowa pozycja robocza wynosi około minus 40 V napięcia w punkcie spoczynkowym przy prawie 50 mA prądu anodowego w każdej lampie. Miana napięcia przy maksymalnych warunkach wysterowania wzrasta do około minus 45 V. Prąd anodowy waha się od 30 mA na lampę, czyli łącznie 60 mA, gdzie cykl przechodzi przez punkt pracy. Do szczytu około 190 mA, co daje średnio około 115 mA. Daje to 46 V przy 400 OM. Ciągła linia obciążenia na rysunku 9 przedstawia opór anodowy równy 6,5 kg lub opór dla pojedynczej anody 1,625 kg. Czytowe wahanie napięcia anodowego 300 V daje moc wyjściową 28 W, która jest wyższa niż w przypadku aplikacji pentodowej lub triodowej. Stwierdzono, że zniekształcenia wynoszą około 3,3%, prawie 303% harmoniczna. Można się w tym miejscu zastanawiać, dlaczego taką metodę działania nazywa się ultraliniową, skoro zniekształcenia nie są wyraźnie lepsze niż żadna z pozostałych metod działania. To, czego nie wykazuje prosta liczba zniekształceń, to tolerancja obwodu na różne impedancje. W porównaniu z pracą triodową układ ten daje ponad dwukrotnie większą moc. W porównaniu z pracą pentodową wzrost mocy nie jest tak duży, ale wydajność jest prawie tak samo niezależna od obciążenia jak przy pracy triodowej. Pełna charakterystyka złożonych linii obciążenia okazałaby się znacznie bliższa zestawowi równoległych linii prostych niż jakakolwiek inna metoda działania, w wyniku czego obwód ten nie jest krytyczny dla elementów indukcyjnych w obciążeniu. Jest to bardzo ważne w praktycznej pracy układu, choć może być bez znaczenia, gdy wzmacniacz jest testowany z obciążeniem rezystancyjnym. Byłoby oczywiste możliwe działanie układu ultraliniowego jako wtórnika katodowego, tak łącząc siatkę ekranującą, że jej napięcie waha się 57% z wahań katody, gdy napięcie anodowe jest podłączone do B+, jak pokazano na rysunku 10. Wymagałoby to sygnału wejściowego o wartości szczytowej 300 plus 45, czyli 345 V albo 690 V międzyszczytowych, co jest nawet więcej niż sygnał wymagany do działania pentodowego. Współczynnik sprzężenia zwrotnego wynosi 345 przez 45 lub 7,67, co zmniejszałoby zniekształcenia do mniej niż 0,5%. Rezystancję źródła jako wtórnika katodowego można uzyskać, biorąc pod uwagę wychylenie 5V od punktu pracy przy pełnej mocy wyjściowej. To jest 18 mA dla 5V, czyli około 280 ohmów. Byłoby to około 1100 ohmów od katody do katody, czyli około 1 1,6 rezystancji obciążenia. Obwód ultraliniowy działający normalnie będzie miał ponad 7,5 razy większą wartość, czyli około 1,25 razy większą rezystancję obciążenia. W poprzednim filmie omawialiśmy szczegóły sprzężenia zwrotnego i komplikacje z nim związane, ale nawiązując do tego filmu, możemy powiedzieć, że byłby to dobry punkt wyjścia do zastosowania całkowitego sprzężenia zwrotnego i całkiem dopuszczalne byłoby użycie około 20 dB całkowitego sprzężenia zwrotnego, aby uzyskać współczynnik tłumienia, powiedzmy 8. Kolejny z obwodów omawiałem już w specjalnej serii filmów, jest to sprzężenie jedności, czyli Unity Coupling. Wariantem obwodów turnika katodowego z użyciem pentody jest obwód ze sprzężeniem jedności stosowany przez Macintosha i pokazany schematycznie na rysunku 11. Połowa obciążenia wyjściowego jest umieszczona w obwodzie anodowym, a połowa w obwodzie katodowym stosując równą liczbę zwojów w każdej części uzwojenia. Dzięki krzyżowemu sprzężeniu siatek ekranujących, potencjał katody jest utrzymywany na stałym poziomie podczas całego cyklu audio, tak jak w przypadku prostego wtórnika katodowego z pentodą. Ważne jest, aby siatka ekranująca była ciasno sprzężona z odpowiednią katodą, chodzi o uzwojenia. Z tego powodu, uzwojenie siatki ekranującej i anody jest nawinięte bifilarnie z uzwojeniem katody, co znaczy, że zwoje są umieszczone obok siebie. W tym samym czasie. Pomiędzy tymi pojedynczymi zwojami potrzebna jest dobra izolacja, ponieważ napięcie między nimi to pełne napięcie zasilania. Napięcie prądu stałego na siatce kranującej będzie takie samo jak napięcie anody, jak w ultraliniowym metodzie działania. Zmiany sygnału sterującego będą nieco ponad połowę wyższe od wymaganego dla wtórnika katodowego z pentodą, ponieważ będą one składać się z połowy zmian napięcia anody plus pełne zmiany napięcia siatki sterującej. Redukcja zniekształceń harmonicznych byłaby również o połowę mniejsza niż we wtórniku katodowym, co odpowiada około 0,5% bez żadnego ogólnego sprzężenia zwrotnego. Rezystancja źródła będzie również około dwukrotnie większa niż pełnego obwodu wtórnika katodowego z pentodą. Następny wariat to... Ultraliniowe sprzężenie katodowe. Ten wariant można uznać za układ ultraliniowy z częściowym sprzężeniem katodowym. Pokazano to schematycznie na rysunku 12. Właściwy ułamek zmian napięcia siatek ekranujących jest uzyskiwany przez to uzwojenie katodowe, a same siatki ekranujące są sprzężone z punktem B. Umożliwia to stosowanie na siatkach ekranujących niższego napięcia B, niż na anodach bez konieczności oddzielnego uzwojenia siatki ekranującej. Układ był stosowany we wzmacniaczu Bell 2200C, a także w kilku wzmacniaczach Bogen. Cyklotron Ostatnim obwodem, który rozważymy w tym filmie jest obwód Electro-Voice Cyklotron pokazany na rysunku 13. Pokazano dwa odrębne zasilacze dostarczające niezależnych napięć zasilających B+, niezbędnych w tym układzie. Szczegóły działania cyklotronu omówiłem w specjalnej serii filmów. Obwód ten nosi nazwę pętli albo okręgu składającej się z dwóch lamp wyjściowych i dwóch zasilaczy B+. Gdy punkt spoczynkowy na każdej lampie wyjściowej jest identyczny, co występuje bez sygnału wejściowego, prąd wokół całej pętli jest jednorodny. Ale kiedy jedna siatka jest odchylona dodatnio, a druga ujemnie... Prądy przepływające przez dwie lampy wyjściowe różnią się, podobnie jak proporcje całkowitego spadku napięcia na każdej lampie, następnie transformator podłączony między katotami które poprzednie miały ten sam potencjał, przynosi prąd na obciążenie. Lampy są połączone jak pentody, ponieważ katoda i siatka ekranująca są każdorazowo oddzielone stałym potencjałem. Są one praktycznie równoległe. Każda katoda jest połączona z drugą anodą, a transformator wyjściowy jest podłączony w poprzek całej kombinacji. To tutaj ten obwód różni się od normalnego układu push -bull? w którym dwie lampy wirtualne zasilają obciążenie szeregowo. W rezultacie wartość obciążenia anoda do anody lub katoda do katody, jakkolwiek wolisz to nazywać, ma jedną czwartą wartości właściwej dla normalnego wyjścia przeciwstopnego. Zasilanie B+, dla wcześniejszych stopni wzmacniacza, uzyskuje się przez umieszczenie dwóch rezystorów szeregowo między dwoma punktami B+, i pobranie zasilania z punktu środkowego. Masę zapewnia środkowy odczep transformatora głośnikowego. Gdyby obwody siatek lamp wyjściowych zamykały obwód do masy, układ byłby nieco analogiczny do obwodu turnika katodowego, ponieważ stopień sterujący siatki musiałby zapewniać wahania napięcia siatki, oprócz zmian napięcia wyjściowego na katodach. To jest częściowo przesunięte w obwodzie cyrklotron przez zamykanie obwodu B do stopnia sterownika przeciwsobnego do dodatniego napięcia z przeciwnej lampy wyjściowej w każdym przypadku. Trudno powiedzieć, czy Powinno się to nazywać dodatnim sprzężeniem zwrotnym, czy też zredukowanym ujemnym sprzężeniem zwrotnym. Szacowanie zniekształceń tyle o popularnych stopniach obwodu wyjściowego. Aby uzupełnić ten temat potrzebna jest jeszcze jedna rzecz: graficzny sposób oszacowania zniekształceń, ilustrują to rysunki 14, 15, 16 dla triody pentody i ultraliniowego działania lampy 5881 pokazanych na drugim, szóstym i dziewiątym rysunku. W każdym przypadku wykreślana jest charakterystyka przenoszenia, odchylenia anody w pionie w stosunku do odchylenia siatki w poziomie. Tylko jedna połowa charakterystyki jest wykreślana, ponieważ jako push-pull dwie połowy są symetryczne. Ujemna zmiana napięcia byłaby dokładnie podobna, ale w lewo i w dół od punktów zerowych. Wykreśla się krzywą, a następnie rysuje się prostą linię od początku, aby przejść przez krzywą w taki sposób, aby odchylenia powyżej i poniżej linii prostej, określane przez kolejne linie kropkowane równoległe do niej, były równe po obu stronach. Ta metoda pomiaru nie określa związku między wartością skuteczną harmonicznych. Ani wartością skuteczną fali podstawowej, ale między szczytową wartością fali harmonicznej a szczytową wartością fali podstawowej. Jeśli obecna jest tylko jedna harmoniczna, te dwie liczby będą oczywiście identyczne, ale niezmiennie występuje więcej niż jedna harmoniczna. Następnie typowy trend jest taki, że zależność szczytowa daje wyższą procentową wartość harmonicznych niż zależność RMS. Chociaż oznacza to, że liczba uzyskana z konstrukcji nie będzie się zgadzać z tą uzyskaną za pomocą zwykłych form pomiaru, oznacza to, że daje lepsze praktyczne wskazanie wartości uciążliwych zniekształceń. Ponieważ wiele harmonicznych, zwłaszcza wyższego rzędu, są o wiele bardziej irytujące niż pojedyncza harmoniczna niższego rzędu. Rysunek 17 ma pomóc identyfikacji różnych harmonicznych od 3 do 9 przy założeniu, że występują one jako oddzielne byty. Tutaj fala podstawowa jest reprezentowana jako usunięta, a odchylenie pokazano poziomu. Porównajmy rysunek 16 z rysunkiem 17. Punkt, w którym krzywa przecina linię środkową powinien wynosić 0,866 całkowitego wychylenia, aby harmoniczna była czystą trzecią. Na rysunku 17 punkt podziału znajduje się nieco bliżej szczytu, co oznacza, że istnieją pewne harmoniczne wyższego rzędu, chociaż mają one dość małą amplitudę. Natomiast punkt przecięcia pokazany dla charakterystyk triody z rysunku 14 jest znacznie mniejszy niż 0,866, co wskazuje w tym przypadku, że prawdopodobnie występują składowe piątej, siódmej i dziewiątej. Wielokrotną krzywiznę charakterystyki przynoszenia na rysunku 15 można wytłumaczyć jedynie obecnością harmonicznych przynajmniej do siódmej. Wnioski Pan Crowhurst pisze Teraz o pewnym przestudiowaniu różnych rodzajów obwodów wyjściowych czy jesteśmy w stanie lepiej ocenić, który układ mocy triodowy, pentodowy czy ultraliniowy jest najlepszy dla użycia? Być może dokładniej byłoby powiedzieć, że teraz widzimy, dlaczego w tej kwestii panuje tyle zamieszania, i dlaczego różne osoby wolą różne obwody? W naszej poprzedniej dyskusji na temat projektów wzmacniacza dowiedzieliśmy się, że obwód powinien być tak zaprojektowany, aby dawać możliwie najniższe zniekształcenia przed zastosowaniem jakiegokolwiek sprzężenia zwrotnego. I jeśli to możliwe, zniekształcenie to powinno być niskiego rzędu. Porównanie trzech metod działania dla 5881 jest następujące. Najniższe zniekształcenia wydawała się pokazywać pentoda, ale dominującymi elementami były trzecia i siódma. Dodatkowo fakt, że linia obciążenia przebiega przez krzywą charakterystykę oznacza, że każde odchylenie obciążenia od linii prostej o określonej wartości spowoduje znaczne zróżnicowanie wytwarzanego zniekształcenia. Ultraliniowy obwód z 3,3% prawie czystymi zniekształceniami trzeciej harmonicznej i charakterystykami, których kształt nie spowoduje znacznie zwiększonych zniekształceń, gdy linia obciążenia odbiega od określonej wartości rezystancji lub przechodzi w reaktancję, jest najbardziej praktycznym obwodem z tych trzech. Układ połączony w triodę osiąga pozycję pośrednią. 3.3% zniekształceniami niekształceniami 3 i 1.2% piątej harmonicznej. Zmienność wartości rezystancji w ograniczonym zakresie nie wpłynie poważnie na procent zniekształceń, ale mało prawdopodobne jest, że składniki reaktywne to zrobią. Układ unity coupled osiąga wysoką moc wyjściową z pentody bez tej samej utraty wzmocnienia, która byłaby konieczna przy sprzężeniu katodowym. Ze względu na wyjątkowo ścisłe sprzężenie między obwodami katody i siatki ekranującej z anodą, możliwe jest działanie tego wzmacniacza w obszarze prądu siatki i nadal utrzymywanie niskiego rzędu zniekształceń. Częściowo sprzężony katodowo ultraliniowy obwód to kolejny dobry wariant, ale wymaga on szczególnej uwagi przy projektowaniu transformatora. Cyrklotron eliminuje konieczność bardzo krytycznego projektowania transformatora wyjściowego. Ale wadą w tym układzie może okazać się fakt, że całość dwóch zasilaczy B, stanowi część obwodu wyjściowego. Oznacza to, że mogą wpływać na charakterystykę częstotliwościową lub charakterystykę stabilności całego wzmacniacza. Stąd też cyklotron wymaga bardzo dobrego śluba zasilania. Mam nadzieję, że ten ostatni film z serii o projektowaniu wzmacniaczy mocy pomoże Państwu wybrać odpowiedni stopień wyjściowy. Każdy z nich charakteryzuje się inną pracą. Innymi zniekształceniami, i ma to oczywiście wpływ na brzmienie. Proszę pamiętać, że nie wartość liczbowa zniekształceń jest najważniejsza, ale charakter tych zniekształceń, czyli ile mamy drugiej, ile mamy trzeciej, czwartej, piątej, siódmej i tak dalej. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do zobaczenia w następnym filmie.